Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną, jak sam tytuł mówi, Neoxal. Quick detailer, show detailer. Chyba tak, słuchaj. To jest booster jakiś, kurczę, showcars, no właśnie. I teraz tak, dostałem tego dwie wersje i nie wiem, która była, to jest chyba ostatnia. Mam nadzieję. Teraz tak, jeżeli chodzi o temperaturę, widzisz, słoneczko jest piękne, ale w cieniu jest, myślę, że może z 7 stopni. Teraz dopiero wyszło słońce, jak umyłem, także idealnie. Zobaczymy, czy przyciemnia. Zobaczymy, teraz tak, podnosi połyski hydrofobową, posiada bloker UV, tworzy przeźroczystą hydrofobową, uszczelniającą warstwę, bezpieczny dla wszystkich powierzchni auta. Wstrząsnąć, aplikujemy pojedynczy panel, położę mgiełkę, te sprawy. No właśnie, mikrofibra jaka użyję, tutaj dostałem mikrofibrę do tego zestawu, która się do niczego nie nadaje. Jest cieniutka jak kaczuszka, to bardziej serwetka pod kawusie. Nie moja bajka, przepraszam telefon. Przepraszam, właśnie dzwonił kolega Witek, jeżeli chodzi o mecz tenisa stołowego. Mamy jutro, kurczę, mecz z inną drużyną i nie ma kto grać, a ja jutro jestem w pracy. No jakoś, dobra, nieważne. To się do niczego nie nadaje. Biorę kawaliera. Chodzi mi o to, żeby były nowe mikrofibry. Akurat ta jest przyjemna, jednostronna, mięsista. Myślę, że będzie ok. Od czego zacznę? Zacznę, słuchaj, od panela. Zacznę od przyciemnienia. Czy produkt przyciemnia? Tak, zagramy. Teraz tak, na aucie praktycznie nie ma nic. Tam, gdzie niegdzie broni się jakaś hydrofobowość. Ostatni produkt, który tu kładłem, to był Quick Detailer od Turtle Waxa. Ten grafenowy, który zrobił mega jazdę tutaj. Naprawdę fajnie. Usiadł pięknie. No dobra, to co? Na mikrofibrę. Ok. Zapach. Taki chemiczny, słuchaj. Zobaczmy, rozprowadzimy. Tu jest zaciek. Zebrało. Nie. O, panie. Ale poślizg. O, żeż ty, dobra. Jeszcze raz. Coś mi tu nie gra. Dużo od towaru. Rozprowadzenie. Miękkie takie. Taki ala tłuścioszek. Poczekaj. Będziemy mieć dodatkowe efekty dźwiękowe. Obłędna aplikacja, słuchaj. Odparowuje natychmiast. Zero smug. Zaraz będziemy wiedzieć, bo tutaj coś mi się pojawiło. Poczekaj. Ok. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć, siedzi obłędnie. Poślizg, miękkość. Tu kozak. Teraz tak, czy on mi się przypadkiem nie ciągnie? Nie. Czy przyciemnia? Nie. Czy dodaje połysku? Mocno. Dobra, lecę maskę. Słuchaj, produktu nie trzeba wiele. Rozprowadzamy i słuchaj, panel w miarę nagrzany. Ok, nawet na maskę sobie liznę, tak? Zobaczymy, jak to pójdzie. W ten sposób nawet. Chcę tak, ma być to Quick Detailer, słuchaj. Żeby nie było, wiesz, o co chodzi, nie to, że ja będę się specjalnie nad nim jakąś bawił. Chcę go po prostu zaaplikować i mieć z głowy. Słuchaj, obłęd, naprawdę. Ale to siedzi. Orzesz orzechu. W ogóle śliskość tego produktu. Ale tak marzy mi się. Poczekaj. Tu coś widzę. A to mogą być rysy. Nie, no jest okej. Lecimy dalej.
Słuchaj, nie trzeba tego produktu dużo. Rozprowadzenie może nie jest jakieś spektakularne. Odwrócę sobie, bo chyba złapało wodę. Druga strona. Śmierdzi niestety. No, jazdy zapachowej tutaj przyjemnej nie ma. Ale słuchaj, aplikacja, no jestem pod wrażeniem. Dobra, odwracam. Słuchaj, no bajka. I od razu mega poślizg. Taki poślizg polimerowy. Zajebioza. Super. Naprawdę. Ale tu kurde siedzi. Ja pierniczę. Tu mam rysy. Poczekaj. O, smuży. Teraz przeciągnę w tę stronę. Dobra. A teraz w tę stronę. Tak, potrafi trochę chyba przysmużyć. Albo to są rysy. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Wiesz, lakier nie był dawno czymkolwiek ruszany. Myję go. Tak. Trzeba delikatnie, uwaga, bo potrafi delikatnie przysmużyć. Jest taki miękki, o, właśnie tak jak tu, polimerowy. Więc jeżeli chodzi o to Quick, to średnio, ale tak czy tak, aplikacja, słuchaj, nie wolno go dawać dużo. Kurde, ale to, zobacz jak to tu usiadło. Niesamowicie. Słuchaj, mega poślizg. Teraz tak, teraz jesteśmy zainteresowani całym autem. Zrobimy tak, ja sobie zaaplikuję na całe auto i będziemy oglądać później połysk. Będę chciał Ci powiedzieć, jak wyglądają wrażenia z aplikacji tego produktu. Na dzień dobry, jestem mega pod wrażeniem. No tutaj widzę kolosalną różnicę. No jest tak, kurwa, ten połysk jest właśnie taki, no taki show. Naprawdę, fajny. Fajny. I co mi się podoba, to że w słońcu nie robi problemu. Zaraz przejdę na drugą stronę i zobaczymy, co i jak dalej z tym produktem. Słuchaj, jak to siedzi. Ja pierdziele. Rewelacja. Teraz tak. Jeszcze raz postaram się zarzucić na maskę czystą mikrofibrą. Chcę zobaczyć, czy uzupełnienie produktu coś daje. Jeżeli chodzi o aplikację. Ja to robiłem tak, że 3-4 strzały delikatne na mikrofibrę. 2 strzały na panel. Rozprowadzenie. I później dotarcie to jest poezja. Zero smug. Fenomenalny poślizg. I fenomenalny połysk. Dla mnie on się zachowuje jak taki polimerek, który... Znaczy taki, naprawdę, taki polimerowy Quick Detailer. Czy robi show zajebiste? No, jeden z lepszych chyba produktów, jakich używałem z Neox, ale... No, kurwa, miażdży, no. Zobacz, co się dzieje. Patrz. Pięknie usiadł, no kurwa, pięknie. Szkło uzupełnił idealnie, tył klapy. Zero smug, zero w ogóle... A, jeszcze w jednym miejscu nie zajechałem na klapie. Poczekaj. O, tutaj. No tutaj ten kawał, no poślizg. I tu już, a nie, zajechałem. Przepraszam. Byłem. No dobra. Okej. Okay. Na wszystkim siedzi. Skurkowany. Ale to zobacz, jak to wygląda. No rewelacja. Jaram się. Oczywiście, że się jaram. Dobra, skakujemy na maskę. 4 psiki na mikrofibrę. Wyrzucamy to i robimy raz, 2, 3, 4 i robimy, ale teraz jak już zarzuciłem, przedtem było kiepsko, bo na lakierze nic nie ma, więc wiadomo, jakby było jakieś zabezpieczenie, to poślizg, ojej,
O człowieku. I teraz co zauważyłem? Im panel bardziej rozgrzany, tym lepiej się nim pracuje. Idealny... Ale to kurwa siedzi. Zajebioza. No po prostu zobacz. Raz, dwa, trzy teraz. Raz, dwa, trzy. Człowieku. Coś pięknego. Coś fantastycznego. Naprawdę. Rewelacja. Nie brałem się za ten produkt. Leżał u mnie długo, bo dostałem jedną wersję, drugą i tak kurde mówię, już mam dosyć. Przepraszam Grzegorz, że dopiero teraz się pojawia. Ale no to jest coś pięknego. Kolejna rzecz. Produkt nie lubi się z wodą tak naprawdę, bo jak dostanie wody jest mega opór. Woli jak jest właśnie suchy panel, czyli latem to będzie kurwa ogień. Ojojojojojoj. Zero smużenia. Słuchaj, uzupełnienie? Nie wiem. W słońcu tego nie widzę, ale jest jakby... No siedzi to. Dobra, spróbujemy tu uzupełnić tą stronę jeszcze raz. Teraz o tak wiesz, już przecieram, bo przecieram, ale jaram się. I zobacz, aplikacja, o. Ciach. No właśnie, o to chodzi, żeby go rozprowadzić. Elegancko. O. I teraz już tylko docierka. To jest taka proforma. On pięknie odparowuje. O, tu znika. Tak naprawdę o, tu załapał wody. Już jest delikatny opór. Fantastyczny produkt, naprawdę. Jedyne co, to zapach jest taki chemiczny. Tak, rozpuszczalnikowy niestety. Ale tak poza tym bajka. No siedzi jak zło. Jeszcze muszę tutaj na błotnik. Na błotnik chcę jeszcze raz zobaczyć. O, błęd. O ja. Rozprowadzenie. I dotarcie. Słuchaj, tak naprawdę dotarcie to jest taka proforma. Tak przejeżdżam, żeby ten poślizg wyczuć sobie. Zajebiście. Coś pięknego. Dobra, a tu nie zaaplikowałem jeszcze. Dobrze. Ok. I teraz tak, nie zbiera zacieków po osadów, po wodzie, jak ci przyschnie. Takich świeżych nawet widziałem, słabo to rusza. Trzeba użyć siły, więc właściwości takich czyszczących, można powiedzieć, to tutaj nie uświadczysz. Ale wynagradza czym? Połyskiem. Słuchaj, na lakierze nie ma nic oprócz tego produktu. Jest naprawdę zajebiście. Ziarenko się ładnie pojawiło, zobacz. Pięknie, pięknie. Naprawdę fajnie. Tutaj jeszcze, tak zraz psiknę. O, żeby nie było. Tu już byłem. Teraz tak, tu jest zaciek po wodzie. Czy on zniknie? No nie, pojawia się. Okej. Ciach i docieranko. Zajebisty produkt. No poślizg, wszystko jest tutaj tak, jak być powinno, słuchaj. Ty, troszkę, nie, jest. Minimalnie go zebrało. Kolejna rzecz, będę chciał sprawdzić. Szyba. Zobaczmy, jak zachowa się na szybie w słońcu. Zobacz to odparowywanie, właśnie chcę ci to pokazać. Cyk. Zobacz. Widzisz tu tłustość? I odwracam. I to jest wszystko. To jest najlepszy, moim zdaniem, taki polski polimerek. O, poczekaj. Okej. Dobra. Produktu nie dajemy dużo. A jednak się ciągnie. Kurwa. Widzisz, na szybie niestety. Ale odwrócimy mikrofibra. Możliwe, że za dużo. Tak, za dużo produktu na szybę. Niestety. Okej. Ale trochę się ciągnie jednak. Ale na lakierze jest bajka. No nie zauważyłem, żeby mi gdzieś przysmużyło. W żadnym stopniu, słuchaj. Nie ma opcji, no. I naprawdę zachowuje się jak polimer. Patrzę na smugi, czy gdzieś są. No nie ma. Zajebiście siedzi. Naprawdę bardzo fajnie. Super. Tutaj zniknie to? Nie, nie znika. Jeszcze jest. Cały czas jest. Wiem, co zrobię. Wrócę. Myślałem, że na szybie też usiądzie. Szyby odradzam. Zobaczmy. Ta. Trzeba go zebrać całkowicie, jeżeli chodzi o szybę.
No i teraz go już nie ma, no tak. No dobra, słuchaj, co tu dużo mówić. Wydajność. Wiesz co, będzie srogo, bo tego produktu rzeczywiście nie dajemy dużo. Rozprowadzamy po panelu i cieszymy się docieraniem, czyli takim zajebistym docieraniem z fantastycznym poślizgiem. Pójdę po wodę. Poczekaj, sprawdzimy jeszcze cropping. Nie lubię tego, ale sprawdzimy. Słuchaj, mam tutaj resztki wody. Zobaczmy. No ładne. Ładne krople. Nie jest źle, naprawdę. Zobaczymy, ile to posiedzi. Ciekawy jestem. Może w propozycji filmu pojawi się, jak długo sobie produkt posiedział. A teraz sprawdzimy go, jak będzie się zachowywał, słuchaj, z wodą. O, ładnie się rozprowadza, rozpuszcza w wodzie, więc kurczę, nie powinno być problemu. Ty zobacz. I nie ma. Kurde, to przed tym, jak mi zaciągnęło. On lubi słońce, uwielbia. Słuchaj, uwielbia. No niesamowite. I zero smugi. Nic, kompletnie. Produkt uwielbia ciepło, uwielbia słoneczko. Nie no, fajny, naprawdę zajebisty produkt. No dobra, słuchaj, Grzegorz, dziękuję. Nie wiem, gdzie mam tego drugiego. Czy to jest jedyny, który dostałem? Nie wiem. Wiem, że dostałem czegoś kilka wersji. Także jeżeli chodzi o ten Quick Detailer, zajebisty. Słuchaj, cieplutko, w słoneczku, walisz go, kurczę, na mikrofibrę ze 4 psiknięcia, ze 2 razy napalne, rozprowadzasz, odwracasz mikrofibrę, ważne, żeby była sucha, docierasz i naprawdę cieszysz się zajebistym połyskiem. Naprawdę zajebistym. Bardzo mi się podoba. Super, odradzam szyby. O, zobacz, jak to siedzi, bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie. No pięknie go wyszkliło. Super. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.